pozwól nikomu pisać twojego życia. Nie daj sobie wmówić, kim masz być i jaka będzie twoja przyszłość. Zamiast słuchać ciągłej krytyki i godzić się z losem, możesz powiedzieć: nic o mnie nie wiecie. Każdy z nas ma w sobie wojownika. Taka po prostu jest nasza natura, chociaż często o tym zapominamy. Zapominamy, że opowieść o sile ludzkiego ducha, która potrafi przenosić góry, to opowieść o każdym z nas. Zamiast tego tworzymy ograniczenia. Większość z nich nie ma szans w starciu z naszą wolą. Ale kiedy zbyt długo słuchamy, że jesteśmy słabi, zaczynamy w to wierzyć. Tylko marzenia mogą nam przypomnieć, jacy jesteśmy naprawdę. To, co robisz, pokazuje, w jakim momencie życia jesteś. To, o czym marzysz, podpowiada, kim możesz być. Są różne wersje twojego życia. Te łatwe nie wymagają żadnego wysiłku. Zawsze możesz zostać przy tej, która ci nie odpowiada. Albo powalczyć o więcej. Decyduj, bo im dłużej siedzisz w miejscu, tym bardziej nie chcesz się ruszyć. Można mieć gorszy rok albo gorsze lata, ale w pewnym momencie przychodzi czas, żeby spojrzeć na swoje życie i odzyskać to, na czym ci zależy. Każdy z nas ma w sobie wojownika. Wiesz, co go budzi? Głód. Nieporównywalny z żadnym innym. Tak silny, że nic nie jest w stanie go pokonać. Głód życia. Kiedy go obudzisz, nic cię nie powstrzyma. Przypomnisz sobie, że taka jest nasza natura. Wewnętrzna siła, która może przenosić góry. Albo obudzić wojownika w drugiej osobie. Warto, żeby ktoś czasami ci o tym przypomniał.